Cześć wszystkim. Dużo was o tej porze. Nazywam się Michał, mam na imię Michał, pracuję w Intelu i poopowiadam wam dzisiaj troszeczkę o stosunkowo nowej i ciekawej koncepcji rozwiązywania problemu związanego, który wprowadza na MVC, które próbujemy czasami uskuteczniać. Żeby zacząć, cofnijmy się troszeczkę do podstaw. W 1979 roku w laboratoriach firmy Xerox taki miły pan, którego nazwiska nie podejmuje się wymówić, pracując nad językiem Smalltalk, wypracował koncepcję MVC, Model View Controller. Nie wiem, czy czaicie koncepcję. 79 rok i dzisiaj, do dzisiaj tego używamy. To był nieźle przemyślany pomysł. Koncepcja składała się, wyróżniała trzy podstawowe bloki: kontrolera, widoku i modelu. Separowała pewne części aplikacji. Kontroler był odpowiedzialny za przyjmowanie danych wejściowych, za obsługę akcji użytkownika. Widok opisywał, pokazywał, jak to wyświetlić. I model, jak sama nazwa wskazuje, to była logika aplikacji. W części literatury MVC, to jest dosyć ważne, nie jest traktowane jako monolityczny wzorzec, tylko jako tak zwany wzorzec złożony, który opiera się na trzech podstawowych, ten taki najbardziej klasyczny, opiera się na trzech podstawowych wzorcach, na bazie którego konstruujemy te wszystkie trzy podstawowe części. Gang czterech, ponieważ lubimy ulepszać, gang czterech dorzucił do tego jeszcze dwa wzorce, które się składają na MVC jako takie. A w literaturze możemy znaleźć też takie opisy, gdzie sięgają do siedmiu wzorców. Istotą jest tego to, że to nie jest jakby pojedynczy wzorzec, pojedyncze rozwiązanie i tylko jest to pewne rzeczy złożone z wielu rzeczy, tak? I wtedy dopiero zaczynamy mówić o MVC. Ponieważ jesteśmy programistami, inżynierami i nic co lepsze nie jest nam obce, więc zaczynamy usprawniać. Pojawiają się inne koncepcje, które do specyficznych wymagań dostosowują MVC, czy to jest Model View Presenter, czy Presentation Abstract Controller, czy Hierarchical MVC, które łączy paka w sposób hierarchiczny. Już nie będziemy w tej chwili sięgać do definicji, znajdziecie to sobie w literaturze, jest szeroko opisane, nie ma sensu na tym się skupiać. Natomiast skupimy się na tych dwóch rzeczach, na Passive View i na MVVM. Jak być może zauważyliście, a być może wiecie nawet, w modelu MVC to, co jest bardzo charakterystyczne, to to, że model, logika biznesowa ma bezpośrednią, nawiązuje bezpośrednią interaktywną komunikację z widokiem. Tak, tam informacja nie lata tylko pomiędzy kontrolerem, ale model z widokiem też bezpośrednio ze sobą potrafią gadać. Passive View to była forma MVC, która przerywała to połączenie. Dokładnie rzecz biorąc, tam model mógł gadać tylko do widoku, natomiast widok nie mógł już sterować modelem. Co nam się powinno w tym momencie troszeczkę kojarzyć, tak? Coś jak zaczynamy w tym momencie się pojawiać gdzieś w okolicy aplikacji webowych. MVVM, czyli Model View View Model, gdzie kontroler jest zastąpiony pewnym przemapowywaniem danych, które przychodzą z dołu i z backendu na frontendzie, są po prostu modelowane te dane, te informacje na konkretny widok. Czyli to jest to, co de facto realizują frameworki javascriptowe, Angulary, Embery czy inne backbone. To de facto jest właśnie MVVM. OK. Jeszcze raz, żebyśmy też mieli jasność. MVC to nie jest architektura aplikacji. To jest bardzo ważne, bo wiele osób myśli o tym w ten sposób właśnie, że ja sobie zbudowałem aplikację w MVC, i trzeba się do tego dostosować, architekturę. Nie. Zwłaszcza, że gdy próbujemy zaimplementować MVC czyst na webie, robi się niezła zadyma. MVC to jest wzorzec projektowy, który mówi o tym, jak dostarczamy dane do użytkownika, jak kontrolujemy interakcję z użytkownikiem. To nie jest architektura, to jest wzorzec zachowań aplikacji. W tym miejscu pozwólcie, że przedstawię wam Paula Jonesa.
To jest gość, który w tej, może ma dosyć ciekawe CV. W tej chwili co prawda zajmuje się głównie figiem i swoim projektem Aura, ale w przeszłości, to jest facet, który od paru nastu ładnych lat programuje, w przeszłości zajmował się i Pirem, i Zendem, paroma innymi rzeczami. On dosyć łebski gość, bardzo miły, sympatyczny. Jakbyście kiedyś mieli jakieś pytania do niego, to polecam na Twitterze czy mailem się do niego zwrócić, zawsze odpowiada. Bardzo komunikatywny człowiek. Jest członkiem głosującym Figu, brał udział w ostatnim Shitstormie zresztą aktywnie. No i jest projekt Aura, który to nie jest projekt, który musi osiągnąć, on nie jest nastawiony na jakiś komercyjny sukces, jak Symfony, czy... chciałem powiedzieć Laravel, przepraszam. Natomiast Paul wykorzystuje projekt Aura do tego, żeby implementować tezy, które pojawiają się w dokumentacji FIG, czy w dokumentach FIG. Próbuje to zaimplementować tak, jak jemu się wydaje, że to powinno być, jak powinny być PSR-y realizowane, tak? I jest tam silny decoupling i w ogóle, zresztą, ale parę fajnych komponentów naprawdę wyprodukował i warto tam sobie przejrzeć jego repozytorium, może coś wam się przyda. Paul zaproponował troszeczkę zmienienie podejścia do tego wzorca komunikacji z interfejsem. Zaproponował, żeby wyróżnić trzy bloki akcji, domeny i odpowiedzi, gdzie kontroler akcji interaktywnie rozmawia z domeną i steruje responderem. Natomiast tutaj nie ma żadnego połączenia. W pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że da się to zamapować, te dwie koncepcje, te dwa wzorce w ten sposób. Natomiast są pewne istotne różnice i pewne konkretne bardzo założenia. Kontroler akcji przede wszystkim zakłada, że każda jedna akcja jest reprezentowana przez jakiś pojedynczy obiekt. Czy to będzie domknięcie, czy to będzie klasa, to jest powiedzmy drugorzędne. Przez akcję rozumiemy komendę i typ obiektu, do którego się komenda odnosi, typu create block, update post. To jest komenda. Ważne założenie, też bardzo ścisłe, że wchodzi w interakcję tylko z domeną. Sam responder, który nie do końca jest rendererem, to nie jest do końca to samo. Aczkolwiek siłą rzeczy responder gdzieś tam zawiera w pewnym momencie jakiś renderer, który zrzuca odpowiedzi, natomiast to jest jakby szczegół implementacyjny. Natomiast każda akcja komunikuje się z konkretnym responderem, czyli każda jedna konkretna akcja będzie zawsze pukała, będzie próbowała wysłać odpowiedź w konkretny sposób, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dany responder obsługiwał wiele akcji. Typu mamy kontroler, responder, który zajmuje się obsługą błędów, wyświetlaniem błędów, tak? No to siłą rzeczy wiadomo, że wiele kontrolerów akcji może tam sięgnąć, albo ileś tam akcji oczekuje, że w odpowiedzi pojawi się obiekt, zostanie zwrócony obiekt użytkownikowi, no to siłą rzeczy jeden responder będzie tym zawiadywał, natomiast wiele akcji będzie do niego sięgać. Domena to jest logika biznesowa i tym ADR się kompletnie nie zajmuje. Natomiast jeżeli się za chwileczkę zastanowicie, to rozdzielenie to jest coś bardzo bliskiego, albo przynajmniej w jakiś podejrzanie bliski sposób dotyka tego, o czym słuchaliśmy na poprzedniej prezentacji, gdzie wujek Bob w czystej architekturze zalecał odcięcie widoku, logiki i tam jeszcze był storage, tak? Ponieważ my się nie zajmujemy domeną, więc nie dotykamy storage'a, ale mówimy, odetnijmy się od logiki biznesowej. Nie jest to bez przyczyny, jeżeli powstaje was takie wrażenie, to nie bez przyczyny. I co najważniejsze, domena, logika biznesowa jest enkapsulowana tak bardzo, że nie gada w ogóle z responderem. Zadaniem logiki biznesowej jest przyjąć parametry wejściowe, wykonać zadania, które wynikają z tych parametrów i odesłać najlepiej znormalizowany obiekt odpowiedzi z danymi. Jeżeli się przyjrzymy klasycznej strukturze MVC, którą byśmy próbowali zamknąć, to jest przykład i oczywiście to nie jest obligatoryjne, że tak właśnie robimy, tak jest robione. Natomiast kontroler obsługuje nam akcję, mamy jakiś model, jakąś logikę biznesową i szereg widoków. No, oczywiście można też to podzielić troszeczkę inaczej, jak tam to porozbijać, doszczegóławiać sobie i tak dalej. ADR troszeczkę to
rozczłonkowuje, rozbija bardziej na czynniki pierwsze. Proponuje, żebyśmy rozbili to na czynniki pierwsze. Każda akcja, tu jest gdzieś zamknięta logika, gdzie dzieją się magiczne rzeczy. Responder, który odpowiada akcją, bezpośrednio same renderery, które są powoływane przez respondery, ale one są jakby ukryte przed, nawet przed kontrolerem akcji. Wszystko fajnie, ale ta struktura też ma pewne wady i trzeba być tego świadomym. W momencie, gdy akcji mamy bardzo dużo, to takich kontrolerów by nam się namnożyło okrutnie. Co więcej, Jones proponuje, żebyśmy stosowali właśnie domknięcia czy funkcje magiczne. Ja prywatnie mam głęboką awersję do funkcji magicznych. Jego przykłady bazują na invoke. Dla mnie to nie pasuje. Natomiast to jest tylko propozycja, to jest koncepcja pewnego wzorca i pewne założenia na poziomie teoretycznym można implementować w dowolny sposób. Tak długo, jak to spełnia założenia oczywiście. Zobaczcie, do czego nas to doprowadza. Słuchaliśmy wczoraj dwukrotnie o event sourcingu i CQRS-ie. Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia ADR-a, to się okaże, że to jest banalne do zrobienia. Ta architektura, którą wykonamy, ta logika, którą przygotujemy, struktura aplikacji jako taka, będzie bardzo ładna, bardzo elegancka i bardzo prosta. I o to chodzi, bo kod prosty jest trudniej zapluskwić. No, nie jest to niemożliwe, ale trudniej. A jeżeli kod jest prosty, mniej zapluskwiony, jest po prostu tańszy. A jak jest tańszy, to dostajemy premię. Tak czy inaczej, ja troszeczkę bardziej się skłaniam w kierunku usług, co trochę nas z Polem tam wbijało w niezłe dyskusje, ale idea jest ta sama, tak? Tak naprawdę ta część niebieskawa to jest nasz kontroler akcji, który ma dodatkowe jeszcze warstwy sterujące komunikacją z następnymi warstwami. Domena dla event sourcingu będzie ona podzielona na dwie części, bo te dwie części po pierwsze korzystają z innych storage'y, po drugie mają inne odpowiedzialności i ta logika jest zupełnie inna. Oczywiście są pewne elementy wspólne, walidacja obiektu, walidacja parametrów wejściowych, które wchodzą w żądaniu, ale tutaj zajmujemy się generalnie odczytem i cache'owaniem, a tutaj mamy przetwarzanie, walidację, zapisywanie, publikowanie tych zmian i tak dalej. Tak samo może być podzielony responder, jeżeli jest taka konieczność. W praktyce można sobie podzielić taką pojedynczą usługę, to jest już sama logika, czyli fragment domeny po kontrolerze na konkretne obsługę konkretnych komend. Znowu, dlaczego mamy tak robić, czy możemy tak robić? Ponieważ w ogromnej większości przypadków, a mam to przetrenowane produkcyjnie, to i czasami to jest bardzo podobne. Każdy model, każda usługa jest bardzo, bardzo podobne. Więc siłą rzeczy można to po prostu generować. Napisać template'kę, wskazać nazwę, jak się dana nazwa usługa, tryt, leci, a później tylko rozszerzamy albo modyfikujemy konkretny fragment kodu, który nas interesuje. Bardzo to upraszcza życie wbrew pozorom i bardzo przyspiesza. Przy takiej aplikacji, która może nie jest jakaś szczególnie duża, ale ma 23 modele i każdą akcję trzeba było obsłużyć, to przy takim podejściu, gdzie każda faktycznie komenda, akcja jest opisana osobnym plikiem, byłoby to bardzo, bardzo, bardzo uciążliwe. Natomiast tutaj się takie rzeczy ma się bardzo łatwo generować już i to leci naprawdę elegancko. Natomiast Paul też ma, ale co do tego, żebyśmy nazywali, wtrącali komendy HTTP, żeby przenosić na ten poziom, ale to jest powiedzmy kwestia do dyskusji. Tym niemniej da się to zrobić. Jak się zastanowicie chwilkę, to się okaże, że jeżeli przychodzi nam żądanie z jakiejś konkretnej ścieżki albo wskazująca na konkretną ścieżkę, przysyła nam konkretne parametry, to na dobrą sprawę nie potrzebujemy nawet routera. Wystarczy nam dispatcher, który nam rozbije to żądanie, powyciąga, powydłubuje nam parametry, które przychodzą w żądaniu, odwoła się do jakiegoś kontenera zależności i wstrzyknie nam zależność, czy też odwoła się do usługi domenowej, żeby powołała konkretną implementację. Co to oznacza? Że tak naprawdę kontroler akcji jest
nie dość, że absurdalnie prosty, praktycznie niezmienialny, bo nie ma czego tam zmieniać, on jest uniwersalny. A jeżeli te dwa warunki mamy spełnione, to mamy kolejny punkt w aplikacji, który jest prosty, trudno bagowalny, czy trudniej bagowalny, a więc tańszy. Znowu nie musimy tam grzebać. Oczywiście to jest efekt właśnie tego, o czym mówiłem wcześniej, tak, że pewne rzeczy są bardzo uwspólnione i można spokojnie sobie tam gdzieś tam wyciągać elementy wspólne i generowanie samych tych podstawowych usług jest bardzo proste. Same respondery. To jest przykład, także nie sugerujcie się układem, bo to jest tylko chodziło o to, żeby pokazać wam w jednym rzędzie, tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć wiele różnych typów responderów. Znowu, jeżeli dobrze to zorganizujemy, to możemy dekodować informacje, jakiego respondera użyć na poziomie nagłówków, czy accept type, jaki przychodzi. Jest taka całkiem przyjemna biblioteka zendowska, która dokładnie tym się zajmuje, tak? Ona robi negocjacje i później nam przysyła, może odesłać w głąb, jaki content type jest potrzebny. Na tej bazie możemy zdefiniować, czy też odkryć, jakiego respondera oczekuje klient, przeglądarka, czy inny serwis, który się z nami komunikuje, bo przecież nie tylko komunikujemy się z przeglądarką, nie tylko komunikujemy się z użytkownikiem, czasami naszym klientem jest inna maszyna. Co jest w tym ważne i gdzie jest ta tricky part? Tricky part polega na tym, że po pierwsze, częścią respondera może zajmować się inna osoba, inny kompletnie zespół, który nie wtrąca się do domeny. Musimy na początku tylko zdefiniować, jak wygląda obiekt, który domena zwraca. Ten obiekt kontroler przerzuci nam do respondera i w tym momencie współpraca zespołu w zasadzie może się powoli kończyć. Te zespoły pracują kompletnie niezależnie i mogą sobie mokować, nie mokować, będzie to działać. Też to przerobiliśmy w praktyce. Co więcej, możemy sobie ładnie, szybko potrzebujemy zrobić jakieś slajdy, bo biznes się domaga prezentacji. Trzepiemy szybkiego moka. Mok się niestety spodobał, musimy go trochę rozwinąć. Ale komuś przyszło w pewnym momencie do głowy, cholera, zróbmy jeszcze aplikację mobilną i ona też się nie komunikuje z tym backendem. Więc równolegle, bez żadnego zgrzytu, obok siebie powstają dwa zupełnie inne respondery, które, jeżeli mają jakieś części wspólne, to korzystają z tych części wspólnych, natomiast tam, gdzie nie mają tych części wspólnych, powstają po prostu kompletnie niezależnie od siebie. To jest tylko fragment wycięty, więc tego nie widać, ale akurat ta część HTML-owa i JSON API naprawdę powstają i idą zupełnie innymi torami. To są zupełnie inne widoki służące innym celom, natomiast obie przyjmują jeden ustandaryzowany obiekt domeny i dalej sobie interpretują, jak to wyświetlić, jak użytkownikowi dogodzić. Ta JSON schema to są konkretne interpretery, które już na potrzeby JSON API mapują same obiekty, które przychodzą z domeny na konkretne pola, które będą wyświetlane. I tutaj moja taka prośba prywatna i sugestia. Jakbyście kiedyś generowali jakieś REST API czy JSON API, weźcie na kurda na bogów, przemapujcie nazwy pól, co? Bo to jest jeden z największych moich bólów wewnętrznych serca, jak widzę, że ktoś po prostu korzysta z Apility czy czegokolwiek, jakiegoś generatora RESTów i wysyła nazwy pól z bazy danych bezpośrednio na output. To nie jest dobrze pokazywać bazy danych. Ktoś wam się kiedyś połapie w tym. Dobrze. Machają na mnie karteczkami, to przyspieszamy, ale już też kończymy. MVC i ADR to nie jest architektura, to są wzorce. To są wzorce złożone dla aplikacji, które mają GUI. Tak? Czyli nie możemy mówić, znaczy, jeżeli chcemy zrobić aplikację w ADR-ze czy w MVC, to nie znaczy, że odpękaliśmy punkt programu pod tytułem architektura, nie? Bo dopiero zaczęliśmy. Ta ciężka architektura, na którą naprawdę będziemy się zmurzyć, cały czas siedzi schowana w bloku pod tytułem domena i tam jest architektura. A to jest tylko wzorzec, który mówi, jak się będą komunikowały dane od użytkownika i do użytkownika. Trzeba też pamiętać, że w większości przypadków, przynajmniej nowych aplikacji, a ADR-ów w szczególności, GUI, jakiekolwiek restowe API, JSON-owe API, jakiekolwiek API, SOAP, to jest takie samo dobre API, takie same dobre GUI jak HTML, tak? Bo on po prostu wysyła tamtędy dane. Dla niego to jest GUI. A jakie kto ma potrzeby na GUI, to jest jego sprawa.
Trzeba też, zaletą Adera jest to, że jest dostosowane do protokołów stanowych, czyli nie próbuje oszukiwać rzeczywistości, że tutaj mamy coś, ale przecinamy jakąś komunikację. Nie, nie, tam jest od razu powiedziane, że tu wchodzą dane, tu wychodzą dane i będzie dobrze. Jest dostosowany do PSR7 i Paul to też dosyć mocno opisywał w swoich dokumentach, w swoich pracach, czyli do message'y HTTP. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie zbawi świata. To jest tylko zalążek, to jest bardzo wysoka warstwa, ważna i często bardzo ładnie porządkująca dużo rzeczy, ale to jest tylko jedna warstwa, a mięsko cały czas trzeba sobie jednak tam cały czas dopracowywać. Natomiast jeżeli idziemy, projektujemy aplikację, to uporządkowanie sobie tej kwestii naprawdę zwala z bani super dużo rzeczy, jeżeli w momencie, gdy potrzebujemy zająć się samą architekturą domeny. Stąd być może część z was już pewne elementy u siebie tego zaprzęgła na bazie własnej praktyki. Paul tego nie wymyślił, Paul to obserwował, tylko skodyfikował. Jeżeli robiliście pewne elementy tego już u siebie, super. Ja to robię też u siebie i też się sprawdza. Polecam wam popróbować na spokojnie, na delikatnie. Nie róbcie rewolucji w kodzie, broń Boże, od jutra. Natomiast przy następnej okazji, jak będziecie mieli jakiś nowy fragment kodu albo ktoś da wam kasę na refactoring, zastanówcie się, czy nie warto też uporządkować tego na tym poziomie również. Jest trochę literatury. Preska będzie oczywiście wystawiona na fejsie i na Twitterze. Łatwo mnie znaleźć, więc spokojnie mnie wyłapiecie. Pytania? Znaczy, wiesz co, na początku był mały ząg właśnie z tym, że się ta ilość samych serwisów troszeczkę zaczęła mnożyć. W momencie, gdy się model aplikacji zaczął wzbogacać, że tak powiem, wraz z czasem jej trwania, ale doprowadzenie do tej sytuacji, gdzie mam serwis, który obsługuje i konkretne klasopliki, które obsługują konkretne komendy, co pozwalało mi przygotować konkretne generatory, to już w tym momencie jakby zostało zażegnane. No ale trzeba mieć na uwadze, że tych plików w pewnym momencie, jeżeli masz naprawdę dużą aplikację, to jest ich dużo. Ale jest to też cholernie elastyczne, mamy SIP-a zrealizowanego, mamy open-close zrealizowany bardzo ładnie, także są tego zalety. Anyone? Tam. Gdzie wam się w tą architekturę, no, przepraszam, nie w architekturę, gdzie wam się w to komponuje storage? Storage jest tak daleko, jak to tylko możliwe, to nie jest zupełnie inna bajka, tak? Storage to jest problem domeny. Domena obsługuje jakieś dane, musi sobie coś z nimi zrobić, natomiast to nie jest problem na tym poziomie, tak? To jest ten obrazek, przepraszam wam, na chwilkę mignę. Ten. Tak? ADR jest tu. Tak? A tu, tutaj się mużdżycie tak jak dotychczas. Czy używacie tego na przykład z Symfony albo Zendem, czy nie. Macie własny framework? Jak to na przykład połączyć właśnie chociażby z Symfony? Znaczy, jak sobie zwizualizować jakby wpięcie tego powiedzmy w Symfony, co nie? Nie podchodziłem do Symfony. Symfony było dla mnie zawsze zbyt dużą kobyłą, a w momencie, gdy zacząłem po prostu projektować aplikacje na poziomie komponentów, to nie dotarłem do Symfony. Jest aplikacja oparta na komponentach luźnych, dopasowanych, także nie mam doświadczenia z implementacją tego w Symfony. Pewno byłby jakiś problem, ale pewno dałoby się też to ogarnąć, tylko trzeba byłoby dobrze to przemyśleć, tak? Natomiast te aplikacje, które my produkujemy w tej chwili w oparciu o, czy z wykorzystaniem koncepcji ADR, są budowane na specyficznie dobranych komponentach i to jest, nie jest to framework, to jest bezframeworkowa aplikacja tak naprawdę. Ktoś? Tutaj. O, hej. Nie męczy was to jednak ciągłe przemapowywanie pól między warstwami i potem problemy, że co jest czym i że to zawsze trzeba przemapowywać, odpalać te mapery i nawet tak w praktycznym, znaczy jest powód, że ludzie przerzucają te same nazwy aż na zewnątrz prawie, że często. Nie, budujesz do tego jedną klasę na poziomie kontrolera akcji, która po prostu przerzuca te informacje. Klasa tak, ale w praktyce pracy, no musisz, jeżeli współpracujesz między dwoma warstwami, nie pracujesz tylko w domenie, to cię jakoś w którymś momencie drażni, że to pole to jest to, a w drugiej warstwie się nazywa całkiem inaczej, no i
psychiczne. Nie, to, znaczy to się nazywa inaczej tylko na poziomie API, natomiast w obrębie aplikacji może chodzić już ta właściwa nazwa dla modelu. Natomiast jeżeli, znaczy to jest wybór taki, tak, albo jestem leniwy, albo mam bezpieczniejszą aplikację. Sorry, bezpieczeństwo kosztuje i to jest jeden z fragmentów tego budżetu. I jeszcze ostatnie pytanie. Dobra, dzięki serdeczne za waszą obecność.